17 września we Lwowie lokalna wspólnota Sióstr Maryjek oddała cześć swojemu założycielowi, świętemu Zygmuntowi Szczęsnemu Falińskiemu oraz z tej okazji metropolita lwowski Mieczysław Małszycki poświęcił niedawno odnowioną kaplicę klasztorną oraz witraż świętego założyciela. Uroczystej mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski Mieczysław Małszycki wraz z księżmi z parafii katedralnej na czele z proboszczem księdzem Janem Niklem. W uroczystości uczestniczyli także siostry ze zgromadzenia sióstr franciszkanek rodziny Maryi ze Lwowa i Warszawy. Podczas swego kazania arcybiskup podkreślił, jak ważne jest dziś przestrzeganie kultu świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który całym swoim życiem wielbił Boga nawet wtedy, gdy nadeszły trudne czasy wojny i prześladowań. Metropolita przypomniał także słowa i polecenia świętego Zygmunta Felińskiego. Na zakończenie uroczystości arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył słowo podziękowania przełożony Generalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, siostrze Małgorzacie Burek za jej wkład i posługę na rzecz Kościoła Lwowskiego, a także wszystkim siostrom Mariankom, które posługują przez wiele lat we Lwowie, Samborze i Bóbrce. Z siostrami, drogi księże dziekanie, drodzy kapłani, od samego początku istnienia Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi wpisało się w panoramę naszej lwowskiej archidiecezji. Ta piękna tradycja dzięki ojcu Rafałowi Kiernickiemu przetrwała najtrudniejszy okres w dziejach zgromadzenia, to znaczy okres zniewolenia komunistycznego. Do 1991 roku wasze życie przebiegało w ukryciu i dla wielu ludzi we Lwowie było nieznane. Ku zdziwieniu wielu ukazało się ono podczas konsekracji pierwszych po wojnie biskupów, kiedy siostry ubrały habity. Dobrze wiemy, że dla naszej archidiecezji każde zgromadzenie jest wielkim darem Kościoła, a każdy dom zakonny jest miejscem ciężkiej pracy, troski o najmniejszych, wsparciem w pracy duszpasterskiej dla kapłanów, a przede wszystkim jest miejscem modlitwy. Przecież to w kaplicy zakonnej można najlepiej zrozumieć słowa Pana Jezusa. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I oto znajdujemy się w tej Bożej izdebce, do której dzisiaj weszliśmy, a w której codziennie spotykają się z Bogiem siostry Marianki. To tutaj, niewidoczne dla oczu ludzkich, gromadzicie się na wspólnej modlitwie. To tutaj, niesłyszane dla świata, nieustannie prosicie Boga o błogosławieństwo dla wszystkich. Wypada w trudnych czasach wojennych dla Ukrainy. Bóg zapłać. Barkę pozostawiam na brzegu razem z Tobą. Nowy zacznę dziś lów.